Cześć Blady. Siema. Witamy ponownie w Witch Project Studio. A witam. Co u Ciebie? Kopę wiesz, lat. No, dużo zmian. Pozytywnych? No, a nie widać? No widać. Bardzo się cieszymy, że jesteś. Wiesz co? Dużo jest zmian. Jeszcze nie będę mówił teraz, w jakiej korporacji mówię. Pracuję, znaczy się. Ale kawał świata zwiedziłem. Właśnie, opowiadaj. No co? Austria, Szwajcaria, Portugalia, Italia. W tym momencie Hiszpanii. Teraz właśnie wróciłem z Hiszpanii. Ole! Ole! Amigo, ole! To znaczy kolego, nie? Mhm. No. A tak to... No, przyjechałem w odwiedziny do was. Cieszymy się, bo tutaj były już insynuacje, że... Wykończyłyśmy Cię i uciekłeś od nas. Gdzie tam? Że jesteśmy bardzo złe, jak to wiedźmy. Przepraszam bardzo. Dzięki Wam stanąłem na nogach, tak? Dzięki Wam ktoś mi powiedział, że mogę być śmieciem. Dostałem to do głowy, mi weszło. I co? Śmieciem jestem? Nie no, jaki elegancki teraz, proszę. No, daj spokój, no. Może nie elegancki, ale bardziej pozytywnie myślący, wiesz? Mhm, tak. A zresztą, nie mi to oceniać. Wszystko jest w twojej głowie. Dokładnie. Wiesz co? Później ci wyślę filmiki i zdjęcia z Hiszpanii, ze Szwajcarii. Mhm. To będziesz mogła wstawić do ciebie na profil, no. Super. Żeby nie było, że ściemniał, czy coś w tym rodzaju, nie? Ale widać, że jesteś taki bardziej radosny. Wiesz co? No na pewno. Powiem ci szczerze, że hiszpańska mentalność mi dała to. Mm-hmm. Bo tam jest tranquilo, czyli nie martw się. Tak, inaczej tam ludzie żyją. Wiesz co? Powiem ci tak, oni są bezproblemowi. Mm-hmm. I pierwszy raz w życiu, jak się rozchorowałem, bo miałem grypę, co się okazuje, załatwili mi lekarza, załatwili mi meldunek, załatwili mi wszystko, bo w Benindor, tam gdzie ja byłem, bez nadania przez policję numeru, bez meldunku, nie możesz mieć karty lekarskiej. Po prostu nie możesz. Jeżeli ja nie jestem ubezpieczony w Polsce, no to w tym momencie kto inny musi to ubezpieczać, czyli dany kraj. Co dla mnie było szokiem. Zacząłem mieć temperaturę, zabrali mnie do lekarza. Oczywiście z tłumaczem, bo ja wtedy po hiszpańsku aż tak nie gadałem, nie? Dał mi 2 tygodnie zwolnienia z pracy. Super. No, głupią temperaturę. Dla nich temperatura 37,7 to już jest temperatura. Ja miałem 39. Zwłaszcza u faceta. Nie u mnie. Ja powiedziałem, że będę pracował. Nie, masz się położyć. Co się okazuje? Wziąłem proszki. Co 15 minut ktoś do mnie przychodził. Zjeść coś? Napijesz się coś? Masz tu herbatę? No przepraszam bardzo. W Polsce by coś takiego było, żeby obca osoba coś takiego zrobiła? Ja byłem w szoku. Tam jest mentalność. Może tak określę. Masz Lamborghini. Rozwali się, bo chciałem przeknąć. Oni nie patrzą na samochód. Oni się patrzą, czy nie masz zadrapania. Bo samochód to jest samochód, a człowiek jest człowiekiem. Tam martwią się o ciebie. Tak. A nie licząc tego, że dużo Polaków przyjeżdżało tam. Raczej to tak. W Benidorm miałem lekarza, a mieszkałem w Villa Rosa. To jest jakieś 15 minut do Benindor samochodem. No, na piechotę to jest godzina. Dla mnie jest szokiem, co ci pokażę. Wiesz, że tam ronda, dosłownie ronda, one nie są tak jak u nas. Wiem, jeździłam, ja byłam na Teneryfie i na Majorce i powiem ci, że no, trochę się jeździło inaczej niż tutaj. Przepraszam cię bardzo, tam jest pięknie. Tam musi być jakiś krzak, tam musi być jakiś napis. Ja pierdzielę, ja byłem w szoku. A poza tym się cieszę, że was widzę.
My też się bardzo cieszymy. No, no to ja. I rzeczywiście w tym momencie tam jest zupełnie inaczej, tak jak ty mówiłaś. Teneryfa, czy coś w tym rodzaju. No właśnie, to ty wiesz, że oni tam dbają o to. A wiesz, ja się dopiero po chyba 2 miesiącach dowiedziałem, że to jest specjalna grupa osób, które robią to za darmo. Naprawdę? Za darmo, oni dbają za darmo. To jest tak. Ja byłem w szoku. No, przepraszam cię bardzo. Chodzi o to, że bardziej oni, wiesz co, w którymś momencie zacząłem myśleć, o co w tym chodzi. To chodzi o tych driverów, którzy jeżdżą, żeby spokojniej, wiesz, pedał gazu dawali, żeby zobaczyli to, co tam jest piękne, nie? No, przepraszam cię bardzo. W Szwajcarii jak byłem, ja byłem w szoku, że ty masz własne kontenery. Masz kontenery, to nie są takie kontenery, takie malutkie, tylko takie wielkie, wielkie, nie? Jak masz własną działalność gospodarczą. Fakt faktem, że to kosztuje 2000 franków, ale zabierają ci papier, który jest liczony w cenie, zabierają ci metal, który jest liczony w cenie, jest zabierane szkło, które nie jest liczone cenę, po prostu musi to być, bo być, no i te odpady resztę. No Boże jedyne. W Austrii jak byłem, to mieliśmy góry naprzeciw domku, bo w Austrii jak byłem, to byłem na Sylwestra. Fak, fak, kijowo jak cholera. Tych petard to było tyle. Może zwierząt nie chcą straszyć? Gdzie? Powiem ci tak, w Szwajcarii mieliśmy, ja się opiekowałem kurami i kozami, a 10 km dalej mieliśmy krowy. Ale to nie jest tak, że ja tam pracowałem. To było tylko to, że jakby terapia, że po pracy możesz w tym momencie coś dla siebie zrobić, a przy okazji masz w tym momencie mleko i jeszcze jajka, nie? Fajnie. No to. A jakie zdrowe. Powrót do natury. No wiesz co, zresztą wyślę ci zdjęcia i tak dalej, to zobaczysz, o co mi chodzi. No, tyle krajów, co ja zwiedziłem. Przez 10 miesięcy, nie, może trochę przesadziłem, ale z 9 miesięcy, tam z 8 miesięcy, odkąd wyjechałem od was, to pamiętasz, że pracowałem przy torach. Tak. A dostałem maila zwrotnego, żebym przyjechał do tej organizacji. Zaakceptowali mnie, bo znam 2 języki perfekt. Zresztą sama wiesz, że angielski znam perfekcyjnie. Tak, bo nam odbierałeś telefony. No. A jeszcze chapnąłem w tym momencie. A, jak chodzi o te telefony, to normalna była sprawa. Jeżeli kontrahenci do ciebie dzwonili, no to przepraszam cię bardzo, no to... Niekiedy są anglojęzyczni, to... Tak, no to jednak trzeba znać, tak? Dokładnie. Ale się nauczyłem trochę niemieckiego, trochę hiszpańskiego, trochę francuskiego, trochę szwajcarskiego, co jest ciężkim, kuźwa, językiem. I ktoś mi powie, że ja w tym momencie nic nie osiągnęłem? Poliglota. Same podróże. No bo... Naprawdę, podróże to jest coś pięknego. To, wiesz co, podróże? Jak podróżami, ale ludzie. No tak. Wiesz ludzie, co, kultura, bo jak wyjeżdżasz, ja ci powiem widoki, tak. Prawda? Ja ci powiem tak, jak wyjeżdżasz na wakacje 2 tygodnie, to ty się języka nie nauczysz. Nie, no wiadomo. Musisz być wśród ludzi, więc mogłeś się... Ja myślałem, że znam angielski. Ja myślałem, że znam perfekt. Ale ci ludzie, co byłem z nimi, jednak szkoła zupełnie co innego, a wśród ludzi co innego. Dokładnie, a często jak wyjeżdżasz na wakacje, to jedziesz do kurortów, tak? A ty byłeś wśród ludzi, tubylców. Exactly. Tak.
Jakby nie było solution jest, tak? No bo być a mieć, no to są dwie różne rzeczy. Być i mieć, no to zupełnie co innego. No taka jest prawda, no. Super. Wiesz, że ja jestem szczęśliwy, tak? Widać. Może mój się trochę imidż zmienił. Ale bardzo jest fajne. Ale mam na to, niektórzy mogą powiedzieć, a bo tego, bo tamtego, a ja mam na to wywalone. Bardzo fajny. Podoba ci się? No, mi się podoba. Więc już dupy nie będę zawracał. Zrobimy jeszcze jedną nagrywkę. Tylko chcę po podróży wczorajszej ze szpitala, no bo byłem w szpitalu miesiąc. Zresztą pokażę ci dokumenty, jak mi nie wierzysz. Przedstawimy tego do dokumenty nawet widzą, żeby nie było. No i chyba skończymy na ten temat. No tak, wypocznij. A jutro możemy z powrotem albo za parę dni, jak będzie chciała i humor miała. Oczywiście. Zawsze mamy dobry humor. Zwłaszcza jak cię widzimy. O, już tak nie cukruj. Dobra. Dziękuję wam widzowie, że oglądaliście nas. Dziękuję też za to z tym ludziom, co trzymali za mnie kciuki. A hejterom, no to mogę bym pokazał brzydkiego palca, ale to nie wypada, no. Pozdrawiamy hejterów. No pozdrawiamy i hejterów. I oczywiście naszych widzów. No i naszych widzów pozdrawiamy. Buziaki, trzymajcie się. Pa.